Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls Remastered. I muszę powiedzieć, ja jestem kurna ślepy. Tu jest cholerne przejście, ja go nie zauważyłem obchodząc tą przedziałkę z tą kulą kilkukrotnie. Ja jestem ślepy. I głupi, ale to już wiemy, od dawna. Tu w ogóle, jak wracałem, to zobaczyłem, że się układają w taki pomościk. Rozwaliły ścianę. Tu jest też przejście. Tam się dalej toczyła kula, ale... Okej, tu jest przedmiot. Złoty pierścień chciwego węża! Nowy pierścionek, proszę. Zobaczmy, co takiego daje. Gdzie on będzie? Tutaj. Ulepsza odkrywanie przedmiotów. Wąż będący kalekim smokiem to symbol nieumarłych. Utożsamia się go także z obżarstwem, gdyż gad ów nierzadko pożera ofiary większe od siebie. Ten złoty pierścień zwiększa spostrzegawczość postaci, pozwalając jej odnajdywać więcej przedmiotów. Okej, to zobaczmy. Teraz mam odkrywanie 158, a jak założę pierścień... No, dobra, na chwilowo zamiast tego... Jak założę pierścień, to mam 358, o 200 punktów mi to podnosi. Nice. Naprawdę dobra rzecz. Zwłaszcza jak będę chciał sobie farmić jakieś konkretne przedmioty, na przykład bardzo drogie. Tylko po to, żeby... Dobra, tutaj nie ma nic. Ja już nie wróć, coś jest. Śmierć. Jak będę chciał jakieś farmić sobie drogie przedmioty. Albo coś, co będzie warte w farmie, na przykład jakiś fajny set zbroi. Dobra, ja tam póki co wracam na razie na górę, bo chcę sprawdzić tam to przejście, ale już na start widziałem, że jest tam jakiś taki, wiecie, ten dings, który jak nacisnę, to będą strzelały strzałki chyba. Tylko pytanie, czy we mnie, czy od boku. Wydaje mi się, że te strzałki mogę zablokować, ale tak, chyba od boku. Po prostu aktywujemy. Okej, to jest jednorazowe. Spoko. Dobra, czekaj. Audio. Dobra, po korekcie. Mam nadzieję, że nie było zbyt głośne. O! A nie, myślałem, że to przedmiot, tylko... Światło przez okno wpadające. Kolejny ala posąg Saurona. Tutaj nic. Ale tu mamy przejście. No i jesteśmy najwyżej jak do tej pory, z tego co widzę. Okej, czy mi się uda przez to przejść? No, nawet że się udało. Okej, kolejny ziomek. A właśnie, wydropiłem w ogóle miecz tych ziomków. Serio, nie było riposty? Jak on tak powoli podchodzi, to ja się wyleczę za ten czas. Chodź tu bliżej. I dziękuję, do widzenia. Coś wydropisz? Nie. Dobra, dwa przejścia. Jedno na górę. Tam jest, widzę, czarujący. I jedno w tym kierunku. A kurde, bym się dał. I bym się dał. Jakieś pytanie. Nie, tam się da chyba zejść, jak mi się wydaje. Dobra, może najpierw na górę, a potem na dół. Bo tu będzie gorzej wrócić, jak potem się znowu przestawi taka lampa. Bo zauważyłem, że po śmierci ta wajcha wraca do tego poziomu, do tego, jak była ustawiona na początku, czyli że te kule lecą po tych schodach, a nie jak ja to ustawiłem, że to leci w przepaść. Ale dobra, ten mnie nie atakuje, to pokażę wam jeszcze opis tego miecza. Dwa wydropiłem. Wielki miecz wężoczłeka. Jednosieczny, splamiony krwią miecz będący orężem wężowego ludu z fortecy Sena. Dla przeciętnego człowieka wymachiwanie tym ciężkim orężem może być co najmniej problematyczne. Jest to wielki miecz, 10 punktów ciężaru, 300 punktów wytrzymałości. Bez na siłę, mogę tego używać, co jest najlepsze. Ale z tego co widzę, na razie słabsze, ale kto wie, może po upgrade'ach byłby lepszy. Może, ale no, najpierw musimy go wyupgrade'ować. Dobra, mam jednak więcej przejść.
Okej, ale to widzę prowadzi mnie tylko do przedmiotu, tak więc... Backstab? Co my tu mamy? Dwa duże odłamki tytanitu, okej. Dwa... Serio? No, co za gość, no? Zamiast przyjąć śmierć, bo śmierć to kurde... Będzie się cofał. Tchórz hen do żony. A patrzcie, przyszedł do mnie. Okej, dobra, to jednak nie jest czarujący, ten normalnie atakuje. No chyba, że mu się odechciało atakować i po prostu... Chce się atakować błyskawicami, postanowił mnie zaatakować tymi swoimi... broniami, które z tego co widzę nabijają krwawienie. A krwawienie niestety dość mocno uszczupla mój pasek zdrowia. Okej, to źle, to bardzo źle. Cofaj. Tego typa trzeba się pozbyć, zanim będę chciał w ogóle chodzić po tym. Tak więc... Żegnam pana. Coś zostawił? Na szczęście nie. Dobra, kumpla tu chyba nie ma, co nie? No nie. Tam... Tam chyba mogę wejść. Ale nie wiem, czy coś tam jest. Oho, tam jest wejście i jest mgła. Ciekawe, czy to będzie boss. Fuks! W ostatniej chwili zauważyłem tę płytę, nie? Widzieliście ten fuks? O, mało mnie tu nie dasnęło. Ale nie, tutaj widzę, nie ma, nic nie ma. Tutaj też nie. O, mało nie dostałem tak idealnie w pysk z tego. Tutaj, to jest wejście, to tam niżej. A nie, myślałem, że to będzie winda, ale z tego co widzę, to nie. A patrzcie, ta nie jest jednorazowa. Dobra. Estusik, żeby mieć pełne życie. Nie mam... Chyba jak jestem człowiekiem, to chyba nie zwiększa mi to HP. Z tego co zdążyłem zauważyć. Dobra, przychodzimy. I... Nie jest to boss. O, proszę, czyli tak te kule lądują w tamtym miejscu. Ten olbrzym je tam ustawia. O, spory tego zapas mają. Jezus! Boże, jak się przestraszyłem! Co to za jakaś pożoga? A ten mi rzucił! Idź! Boże, jak się nie spodziewałem tego ataku! Jezusie miłosierny! Sto jestem, podziwiam! Nagle jeb jakaś szatańska pożoga kulista! Oh. Dobra, biegiem! Kolejny Estus. Już 5 zużytych. Dusza dzielnego wojownika. Możesz ty... Duży ma zasięg, gość. Prawda, duży. Kolejne duże odłamki tytanitu. Tutaj... Jest rycerz. Ale czy to jest przeciwnik, czy NPC? To jest przeciwnik. O kurde, nie mogę go zbackstabować? Dlaczego? Myślę, że każdego się da backstabować, no poza bossami oczywiście niektórymi. No patrzcie, jednak się nie ma. I dobra, mam tarczę, to zostań przy tarczy. Ty, wybiję go z równowagi chyba. I ciężki atak kończy sprawę. Co? No kolejny, który myślę, że przynajmniej tarczę wydropi, a ten tylko odłamek tytanitu zostawił. No ale not worth. Dobra, tam mogę przejść. A czy mogę dojść jakoś wyżej i zabić tego tytana? Czy tam giganta, żeby mi przestał rzucać te kuliste mołotowy? Czy tak średnio? Dobra, mogę iść wyżej. Ale nie, do niego chyba nie dojdę. Ktoś
do mnie strzelał. A. Tam coś stoi. Z kuszy strzela. Dobra, ryzyk fizyk. Oj, ryzyk się nie... Nie, nie. Nie, to się nie uda. Muszę zabić tego kolosa, bo ja tam nie zdążę przebiec. Nie ma szans. Ale kurde, gdzie tu jest jakieś ognisko? Już tyle przebiegłem tej lokacji, ani jednego ogniska tu jeszcze nie znalazłem. Najgorzej by było, jakby mi się okazało, że jakieś po prostu ominąłem. Jak na razie przynajmniej jedno ognisko na lokację znajdowałem. Naprawdę sądzisz, że to jest dobry pomysł, kolego? Dobra, Jezu, bo próbuję na siłę zrobić tą ripostę, która mi w ogóle nie wchodzi. O, bardzo ładnie. To mi nawet na rękę było. Nie wiem, czy się trafić przez ścianę, ale okej. Okay. Backstabik kończy twoje życie. Nie? Ej, jak mało HP on miał? Rapier Ricarda. Okej, okay, to jest na pewno nowa broń. Bo wcześniej miałem zwykły rapier, ale rapieru Ricarda chyba nie. Bogato zdobiony rapier będący bronią nieumarłego księcia Ricarda, którego losy opisano w monomicie. A nie w monolicie? Dobra, nieważne. To on powiódł zgubną wyprawę ku nieznanym ziemią. Utracił człowieczeństwo, stał się nieumarłym i zniknął na północy. Ciekawe, czy to był właśnie właściciel, w sensie ten książę. O kurde, skrzynie, dejcie... Dobra, to same skrzynki, dwie skrzynki. Rzadki pierścień ofiary! I boskie błogosławieństwo. Okej, okay, boskie błogosławieństwo, wiem, to pamiętam z dwójki. To jest taki... Estus, tylko bardziej dorąbany. W sensie leczy mnie do pełna i usuwa wszystkie statusy negatywne. To jest takie... To jest taka boska trawa z Sekiro, nie? Najłatwiej mogę do tego przyrównać. W Bloodborne... Nie wiem, czy coś było w sumie. Grę w Bloodborne, to tylko skąd mam to wiedzieć. W Demon's Souls nie grałem. No i tu będzie tyle w sumie. Bo pozostałe są zdaleki, jak były, to nie grałem. Więc nie wiem, czy coś tam jest. Mógłbym sobie się pobawić z tamtym gościem w bitkę na kuszę, ale... Wolę chyba tego nie robić. Niezły rzut. Nie, kurde. Czekaj. Ja pierścień miałem sprawdzić. Pierścień. Ale też opis tego... Błogosławieństwa. Proszę, przywróć wszystkie punkty z życia i cofnij wszelkie nieprawidłowości. Woda święcona od bogini Guinevere. Czyli z tego co pamiętam z lore, od córki Gwyna. Przywraca Dobra, to już to samo. Bogini Słońca Guinevere, córka... A, na tu jest napisane. Córka wielkiego lorda Słońca Gwyna jest czczona jako symbol dostatku i płodności. Okej, okay. I... Pierścień. Zobaczmy. Pierścień ofiary, nie tracisz nic po śmierci. Pierścień się rozpada, a rzadki pierścień ofiary. Gdy zginiesz, nic nie tracisz. Klątwa znika, a pierścień się rozpada. Okej. Okay. Jest to wyjątkowo... Tutaj różnica w opisach na górze. Jest to wyjątkowo rzadka błyskotka. A to jest cała chyba. Dobra. Nie tracisz nic w chwili śmierci, a wszystkie rzucone na niego klątwy ulegają rozproszeniu. Niestety pociąga to za sobą utratę pierścienia, który się rozpada. To płonie, to już dziduję od razu tutaj. Co, rzucił za mnie? A nie, dalej tam rzucał. To miło. Tam jest gość. Tutaj, kto wie. Są klatki, to na pewno. Co, nic więcej?
Jeszcze jest dziura, w którą mogę spaść się zabić, no ale tego nie chcę robić. Dobra, jest tutaj przejście wyżej. Czy to jest przejście tego giganta? No, być może. Ej, tam co stoi? Patrzcie, jaki wielki posąg! A, jest ten gigant jednak. Oczywiście. Żebym je... Ja bym jeszcze miał z tym wystarczających problemów. Poprawka. Go, 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 go! Go, 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 go! No, myślałem, że go będę ciął z uniku, no. Znaczy, z biegu. To jest boss lokacji! O, siedła! Dobra. Czyli pewnie jak tam dalej pójdę, to trafię w końcu do Anor Londo. Dobra, nie. Najpierw zdejmę tego giganta, bo jeszcze mi rzuci tam jakiegoś mołotowa i... Albo się nie cofnę, bo dostanę im gonga na kaczan i będzie jeszcze gorzej w sumie. Hej! O, pięknie! Zniszcie wszystkie! To jest najlepsze, kolego, co mogłeś zrobić, wiesz? Dobra, jak tam HP? Trochę spadło. To nie mogę po tej dupie dalej. Dobra, ja teraz się może tutaj przesunę. O, nowy atak. To jeszcze cię tniemy, teraz po kolankach. I jeszcze... A, nie trafiłem, okej. Okay. O, dobra, leci. Z tą swoją serią ataków. No i to już, kolego, jest twój koniec. Dziękuję. Nie będziesz mi już sprawiał problemów. No, bynajmniej dopóki nie odpocznę przy ognisku. I grudka tytanitu za niego, pięknie. Dobra, teraz mogę sprawdzić tą dalszą ścieżkę. A potem iść na bossa. Nie, nie tędy, nie tędy. To było tutaj. Ale mógłbym teraz spróbować też przeskoczyć tam na drugą stronę. Aha, tu nic nie ma. Zajebiście. Czyli ścieżka tak naprawdę po nic. No chyba, że na nowej grze plus coś się tam znajduje, no ale tego nie wiem. Okej. Okay. Teraz tak. To było... Tam gdzieś niżej. O, tam, 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 tam. To było tam. Ścieżkę mam już oczyszczoną, więc... O Boże, nie! Ja żyję! Nie! No, kurde! Ej, ja żyję! Nie wierzę! Nie wierzę, jaki fuks! Nie wierzę, co za szczęście! Ej, niewiara! Niewiara! Byłem pewny, że teraz zginę! Boże! Podwójne szczęście! No, ten medal wskakuje jak nic. A dobra, to w sumie... Teraz bym się cofał. Ja pitole, ale fuks! Co za fuks! To się nie miało prawa wydarzyć, a się wydarzyło! Ach, dobrze. Jezus! Dwie momentalne po prostu śmierci patrzyły mi prosto w oczy, a co? Ja ich uniknąłem. Że teraz tego jak idiota sam nie zeskoczył w przepaść. No nie! No nie! No nie! No, tak dobrze szło! O Boże, tak dobrze szło! No nie! Dobra, no to widzimy się gdzieś tam na górze. Okej. Okay. Widzę się z wami po cięciu. Jestem w takim oto miejscu. Sprawdziłem, czy mogę przeskoczyć. Okazało się, że tak. Choć na początku spadłem, tego akurat wam raczej nie pokażę, ale spadłem, ale nie zginąłem, tylko po prostu spadłem niżej, ale zdobyłem za to nowe przedmioty. Konkretnie,
kuszę snajperską. Wielka kusza wykorzystywana przez snajperów z Karim. Często strzela się z niej bełtami snajperskimi. Kusze z reguły są bardzo proste w obsłudze, ale ta wymaga od strzelca iście kociej zręczności. Ale patrzcie, snajperska, cięższa, ale ma mniejszy damage niż ciężka kusza. Wiesz, w sumie to chyba mówi samo za siebie. Dodatkowo jeszcze snajperskie bełty. Czerwone pierzaste bełty przeznaczone do kuszy snajperskiej. Duży zasięg pozwala łatwo trzymać wrogów na dystans. No, ale nie za wiele tego dostałem. Znalazłem, a nie dostałem. Co tu jeszcze było? Rapier to już był. Miecz już też pokazywałem. Okej, okay, zbroi to chyba nic nie było, ale znalazłem tutaj przy tych zwłokach, znalazłem klucz. Już wam pokazuję, to były tutaj i w kluczowych przedmiotach. Klucz do klatki otwiera wiszącą klatkę w fortecy Sena. Jeżeli nieświadomy poszukiwacz przygód zmęczy się nierozważną próbą pokonania fortecy, wężludzie nie zabiją go, ale zamkną w klatce. Jeśli nie zapomną o ofierze, zaciągną ją w końcu w nieznane miejsce. No, ciekawe, kogo możemy z tej klatki wypuścić. No, i co ważniejsze, gdzie jest ta klatka? Bo to, że znalazłem klucz, nie znaczy, że będę w stanie nagle znaleźć klatkę. A jeszcze co fajniejsze, tutaj na samej górze tej wieży jest jakiś NPC. Przynajmniej tak mniemam, coś. No, jest to postać, która sobie stoi, czeka i nie atakuje mnie. Chyba, że jak ją zaatakuje, to wtedy on zaatakuje także i mnie. Ale mogę pogadać, więc... Zróbmy to. What? Who are you? Another undead, eh? I took on Sen's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. O, merchant! Czarna bomba zapalająca, to mamy zielony pąk. Czasowo zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Okej. Okay. Musiałem se odchrząknąć. Zielony chwast w kształcie kwiatu. Czasowo zwiększa szybkość odzyskiwania energii. To wyjątkowo gorzkie, gryzące zioło. Zbiera się czasem w dużych ilościach, ale zwykle to roślina jednoroczna, występująca w pobliżu zbiorników wodnych. Uuu, ten może dużo odłamki tytanitu mi sprzedać. Jak miło. I odłamki zielonego tytanitu. O, wielki miecz, wielki topór, balderska tarcza, pawęż. O, to jest to, co tamten gościu miał. Okej, to jest wszystko. Tutaj strzały, snajperskie bełty może mi sprzedawać. Mogę mieć set z Kataryny! Pięknie! Stalowy set? Stalowy set nie wiem, czy go nie mam przypadkiem. Okej, no balderski set już wydropiłem. A właśnie, jeszcze pierścień kolejny zdobyłem! Jak teraz zobaczyłem, jak wyglądają te, to sobie przypomniałem. Wow, po 15 tysięcy. Nieźle. Dobra, no nie będzie mnie raczej stać na wszystko. Tu po 10 tysięcy za hełm i zbroję z Kataryny. Ile? 20, 34 tysiące na cały ten set musiałbym wydać. Dobra, sprawdźmy po kolei tutaj. Pawęż. Wielka metalowa tarcza była używana przez rycerza Berenik. Jest znanego ze swojej potężnej zbroi. Jest gruba i zapewnia świetną ochronę, ale niestety waży niemiłosiernie dużo. Tarcze tych rozmiarów są bardzo stabilne i z łatwością odbijają ciosy, ale uniemożliwiają aktywne ich parowanie. Okej. Okay. Balderska tarcza. To nie wiem, czy nie mam. W sensie, nie jestem pewien, ale chyba nie. Tarcza rycerzy ze starożytnego Balder zbudowana tak, aby zapewnić dzierżącemu ją wojownikowi jak największą ochronę. No i tam dalej opis, tak samo jak z setem, jak to wygląda. 4 ciężaru, 220 wytrzymałości, 100% obrażeń fizycznych, negacji. Nie takie złe. Może w końcu by znajdę zastępstwo dla mojej tarczy. Wielki topór. To nie wiem, czy mam. Wielki miecz. Tego chyba nie mam. Jeden z olbrzymich prostych mieczy. Mało który wojownik ma na tyle siły, by dzierżyć tę potężną broń, którą upodobali sobie ruszający do boju w swych mocarnych pancerzach rycerze z Berenik.
oraz czarny żelazny Tarkus. Dobra, no nakupujmy po jednej sztuce wszystkiego. Już mam 21 tysięcy. Tutaj nie będę kupował, ale jeśli on się stąd nie rusza, to mam fajnego merchanta, u którego mogę sobie wykupić tyle dużych odłamków, ile będę chciał. Zielony pąk. No, jeden myślę mogę kupić, byle mieć. Sygnet. Zbroja. Zbroja i hełm. Ok, tu widzę, opis jest identyczny. Dobra, powiedzmy zbroja jako całość. Zbroja z Katariny. Hełm, zbroja o charakterystycznym kształcie, noszona przez rycerzy z Katariny. Poza Katariną często żartuje się z jej cebulowatego kształtu, co doprowadza dumnych rycerzy do szału, ale doskonałe wykonanie sprawia, że bardzo skutecznie chroni ona przed ciosami. Okej. No zamierzam. Zamierzam się teraz pofarmić, także ja robię cięcie i widzimy się za chwilkę. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see? End of story. You bloody fool. Pusta pało! Że mnie za chwilę wziął pałę w ręce i ci nie wbił cię w glebę jak gwóźdź. Let me give you a nibble of advice. Don't even consider visiting an Orlando. Not in your state. For a century they've tried and failed. The Night King Rendell, Black Iron Tarkus, and even Logan himself. You won't stand a chance, you'll be eaten alive. But go along if you wish, if only to deepen your despair. Okej, wróciłem. Z tego fermienia niewiele wyszło. W sensie, skupiłem sobie zaledwie tylko... Nie wiem, co się w ogóle kupowałem? A nawet nie wiem. Dobra, sprawdzisz ten czarny set czarodzieja. Kapelusz tajemniczych czarnoksiężników ze Smoczej Szkoły Winheim potajemnie pracują nad zaklęciami opartymi na dźwięku i nigdy się nie ujawniają. Hełm 4,5. Lepszy prawie we wszystkim. Zresztą tam, to są błyskawice. Nie, ale przed fizycznym jest lepszy. Jest tylko troszeczkę cięższy. Zbroja? No to zbroja będzie o wiele cięższa. Prawie czterokrotnie. Ale jest o wiele bardziej wytrzymalsza. A jak podbiję udźwig, to może z tym hawlem będę w stanie to nosić. Plus po upgrade'ach? Kto wie. I właśnie, znalazłem jeszcze sygnet z kamienną płytką ognia. Zwiększa obronę przeciw ogniowi. Kamienne płyty, będące symbolem prawdziwych rycerzy, dają siłę pozwalającą pokonywać przeciwności losu. Czerwona płyta symbolizuje ogień, chroniąc swego właściciela przed płomieniami. Niestety, popsuło mi się coś, bo zaciął mi się guzik od pada albo od klawy, nie wiem. I dwa razy, albo nawet trzy, zaatakowałem przypadkiem tamtego merchanta i on teraz chce ze mną walczyć. Mam szczerą nadzieję, że jak odpocznę przy ognisku, to będę mógł z tym gościem normalnie pogadać. Dobra, ale na razie... Bez narzekania, bez zbędnego bla bla bla. Lecimy nawalać się z bossem. Żelazny golem! Ło! Jak ciepnył powietrzem. Czy czymś tam. O Jezus, nie mam katalizatora, kurde! Dobra. Jest szybka zmiana, udało się. Ała! I dostałem w pies, no. Okej, okay, to już widzę mocno, dość na długo powala. Dobra, jak to wygląda? 54 zwykłym ciosem. A magią? Ile bym mu zadawał? Dawaj, strzała. No niewiele więcej. No, ale wolę strzały. Jaki brem o mnie nie trafił, nie wiem! Niech se bije, jest se chrupne. Okej, to nie był atak, to był odskok. No. Okej, dwa. Nie, na razie pojedyncze. Ciekawe, czy będą... Jeśli potem wali jakieś kombinacje, to były dwa takie ciachnięcia po sobie. Dobra, na razie strategicznie.
unikamy i od razu atakujemy. Aż mi się czary skończą. Ale mogę tak tam troszeczkę po kolankach pociąć. Czemu by nie? W sumie mój rozmiar jest tutaj kluczowy, bo on jest za wielki, on nie jest w stanie mnie... Jak będę tak blisko niego siedział, to on tym toporem mnie nigdy nie trafi. Chyba, że nagle walnie pod siebie, no to wtedy trafi. No ale jak tak będę go obchodził, no to w praktyce go się mi nic nie zrobi. No chyba, że zrobi takie coś. Że nie będę w stanie go obejść, no to wtedy może mnie coś... Nieco poturbować. Proszę. Okej, to jest myślę dobra strategia. Zaklęcie, a potem... Pyk, strzał w dupę. Oj! Oj. Okej, tego się nie spodziewałem, ale na szczęście mnie nie zrzucił. Było niefortunne. Dobra, jeszcze jedno zaklęcie. Aha, okej. Widzę, gościu bawi się trochę w Yasuo, tylko on ma topór, a nie miecz. Nie, wróć, nie w Yasuo, w Riven! Riven takie fale puszcza na ulicie. Yasuo to kurde machnie mieczem i tornado ci stworzy od ręki. Dobra, jeszcze jedna wielka strzała duszy, bo tam wielkie, ciężkie strzały będę puszczał. Dobra. Okej, uniknąłem, na szczęście. O, to mu nieźle bije. Kurde, minusem tej wielkiej, ciężkiej strzały jest fakt, jak długo ona się ładuje. Okej, jeszcze jedna strzała i jest po nim. No i dziękuję. Za pierwszym podejściem boss rozwalony. Rdzeń żelaznego golema. A, nie dusza, tylko rdzeń. Człowieczeństwo. Kurde, nie wiem, co to jest. Obejrzyj krąg świata. 40 tysięcy dusz. Bardzo miło. I ładnie przede wszystkim. A tu nie ma przejścia. Myślałem, że to jest jakieś te... Że wejdę po jakiejś drabinie albo coś. Bo winda będzie, tutaj nie. Czyli co, to mnie gdzieś teleportuje? Być może. Sprawdźmy duszę, czy tam rdzeń tego... Golema. No tak, oczywiście, jestem w swojej kategorii. To będzie tutaj. Dusza Kuelag, motyla, rdzeń golema. Dusza służąca za rdzeń żelaznego golema, strażnika fortecy Senna i zabójcy niezliczonych bohaterów szukających Anor Londo. Początkowo była to kość wiecznego smoka. Użyj, aby zdobyć olbrzymią liczbę dusz, albo stworzyć unikalną broń. Dobra, ja jestem za tym, żeby stworzyć broń, ale na razie wypiję za zwycięstwo i obejrzę na sam koniec odcinka, obejrzę krąg światła. I zobaczmy, czy to mnie gdzieś teleportuje, czy coś przyleci i znowu jakiś orzeł przyleci mnie dziabnie i zabierze do Anor Londo. O! Okej, no coś przyleciało. I mnie chwyciło. Co są jakieś harpie? Strasznie długie rogi mają. Zajebisty widok. No i pyk, zrzucił mnie tak po prostu. Jest, dotrzyj do Anor Londo. Pięknie. A teraz proszę o jakieś ognisko. Bo autentycznie tu nie znalazłem żadnego ogniska od dawna. Dobra, weźmiemy sobie ten pierścień na wszelki wypadek, na pierścień ofiary. Oho, tam widzę już jakichś przeciwników na dole. Jakiś, nie wiem, gargulec, smok, who knows. Walczysz czy gadasz? Walczysz. O, nieźle mnie grzmotnął. O! Proszę, 100% niwelacja magii. Ja bym chciał tę tarczę.
No typie, możesz się z łaski swojej obrócić plecami? O, no nieźle go zdzieliłem. Ej, what? 100% negacja i magii, i fizyczna? Daj mi te tarcze! Daj mi te tarcze, pro, ależ poproszę! O kurde, jest posąg Ornsteina. Ale czy naprawdę nie ma żadnego ogniska? Jest skrzynia. Pytanie, czy skrzynia, czy mimik. Mam ciężkie strzały duszy. No kurde, nie będę z dwoma takimi typami walczył, no. No ale chyba jestem zmuszony, że tak powiem. Dobra, chyba, że uda mi się jednego jakoś tak wyciągnąć gdzieś tutaj. Ładnie. Nie powiem. Gdzie tam idą we dwóch ciągle? Chodź tu, chodź! Nie zgin, nie zgin, nie zgin, nie zgin, nie zgin, nie zgin! Low HP, low HP, low HP, low HP, low HP! Low HP, low HP, low HP, po schodkach na górę. Jedna flaszka, druga flaszka. No jak mam z tym czymś walczyć? O, dobra. Zaś poczekaj, aż się odsłoni, a widzę, robi to nadal często, jak atakuje. No, serio? Trzy strzały potrzebuje? No, jeszcze zdążył, dziad. Boże, czy ta ciężka strzała musi się tak długo ładować? O, tak to sobie możesz grzmocić. No, ale mógłbyś nie podnosić tej tarczy od razu? Zajebiście. Dobra, go there then. Ej, albo jest coś ze mną nie tak, albo ja gdzieś po prawej stronie słyszę ognisko. Jestem minimalnie za daleko, żeby go sobie oznaczyć jako cel. Dobra. Jest Ornstein. Złota włócznia. I zwykła skrzynia. A w skrzyni? Demoniczny tytanit. No, nawet fajna rzecz. Skoro pilnowana przez dwa takie kloce. Które, jak znam życie, pewnie będą się odradzały. O, pięknie. Tak to sobie możesz iść. Prosto ci w dupę tą strzałą strzelę. Ej, no jak mag nie ma jakichś silnych zaklęć, no to jest tutaj usmażony po prostu. I już się dokończę w sposób tradycyjny. No ale że on nic nie dropi, to jestem aż zaszokowany. Bo tam więcej takich kloców. Duża połać terenu. Nie podoba mi się to. No gdzie ognisko, ludzie? No tu by się aż pro... O! Okej, nie spodziewałem się windy. Chciałbym powiedzieć, aż by się prosiło o ognisko. Gdzie ja zjechałem? Na pewno. Okej, do niego. Kurde, ja bym chciał już odcinek zakończyć, ale chcę znaleźć ognisko pana Rolando, no kurde. A, to jest znowu gargulec. Świetnie. No co za gnój. A jak się podnoszę, jestem nietykalny, a tak nie zadziałał. Rusz dupę z łaski swojej! No! Możesz się stąd ruszyć? O, dziękuję!
Dobra, Estusik. Prawie godzina nagrania. W tych pocięciach pewnie będzie może około 40 minut. Mam nadzieję. Prawie mi się udało pierwszemu zaatakować, no. Giń! Ile? 2500 i halabarda gargulca, okej. Okay. To nawet fajną broń, myślę, dostałem. Tu... Tu jest tylko i wyłącznie śmierć, czyli to było tylko przejście do walki z typem. Dobra, ale jest tu względnie bezpiecznie, tak więc... Ja się zamierzam teraz uleczyć za praktycznie darmo. I w tym odcinku, tym odcinku to będzie tyle, to tak, to też, ale zakończę w tym odcinku. O, chyba, że mogę iść gdzieś tutaj. Czekaj, czekaj. Czy tutaj coś jest? Kolejne zejście, znaczy zejście, spadek w przepaść. Tu. Przejście pod tym. Kolejny spadek w przepaść. Tu się coś znajduje? Może? O, proszę, jest skrzynia. A co w skrzyni? Kolejny demoniczny tytanit. Ile już tego mam? 6? 7? Aż sprawdzę. No tak, to nie ma takich przeskoków. Demoniczny tytanit. A, to tutaj będzie. 8. 8 demoniczny tytanit znaleziony w grze. A połowa z tego zabrana. Pozostawiona przez te posągi. Które pokonałem. Okej, tu jest ta skrzynia. No i nic więcej, no. Tam niżej nie zjadę. To idzie tylko góra i dół. Dobra, no to czekam, aż tu wróci, a potem... No, będę musiał wyjść z gry, ale na szczęście jak wyjdę w sposób normalny, czyli po prostu będę stał gdzieś z boku i wyjdę z gry, to wszystko będą być tacy. Choć nie powiem, wolałbym naprawdę znaleźć jakieś ognisko. W Fortecy Sena nie było żadnego, było tylko to przed wejściem do niej, praktycznie przy kowalu André. Kurde, kusi mnie, żeby dalej eksplorować i szukać tego ogniska. Jest! Boże! O wilku mowa! Dziękuję! O, strażnik! Odpocznij przy ognisku! Wygryw! Wygryw! O Boże, dobra, czyli jednak mi jeszcze nie pada na słuch. Dobra, użyję jednego bliźniaczego człowieczeństwa. Wygryw! Udało się. Dobra, ognisko zlokalizowane, pustka odwrócona. Ja je teraz rozpalam, a ze strażnikiem tego ogniska pogadamy sobie w następnym odcinku, na sam jego początek. Ode mnie... Póki co... Ej, to już na drugi level było rozpalone. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do miłego. Cześć. A, nie, czekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie. O, teraz. Na razie.